Marcin Drociński, witam Was serdecznie pod stadionem łódzkiego Widzewa. Piłsudskiego 138 to adres, który zna chyba każdy szanujący się kibic w Polsce. A dziś będę miał przyjemność zaprosić Was na wyjątkową, bo wirtualną wycieczkę po obiekcie czterokrotnych mistrzów Polski. Jesteśmy w tej chwili przed stadionem, za nami pomnik twórców Wielkiego Widzewa dedykowany Ludwikowi Sobolewskiemu. Tutaj właśnie widnieją cztery daty mistrzostw Polski. Zachowaliśmy sobie wolne miejsce na to, bo liczymy i wierzymy w to głęboko, że pojawią się kolejne. Widzew to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w naszym kraju. Jak powiedziałem, czterokrotny mistrz Polski, siedmiokrotny wicemistrz kraju. Trzykrotnie widzewiacy zajmowali trzecie miejsce na podium. Oprócz tego Puchar Polski, Superpuchar i fantastyczne, legendarne mecze w europejskich pucharach. Kto nie pamięta meczów z Liverpoolem, z Rapidem Wiedeń? To jest historia naszego klubu. Na tym się wychowaliśmy, to jest tradycja, którą pielęgnujemy. I dzisiaj będziemy chcieli Wam o tym trochę opowiedzieć i pokazać. Ten stadion dziś wyjątkowy, bo niestety pusty i to jest akurat ta bardziej smutna część naszej opowieści. Ale dzięki zdjęciom, dzięki naszym klubowym archiwom telewizyjnym pokażemy Wam także stadion pełny. Stadion rozradowany, stadion tętniący życiem, pokazany w wyjątkowy sposób, kiedy trybuny są pełne, kiedy żyją, kiedy piłkarze walczą i wylewają hektolitry potu na tym boisku. To początek naszego dzisiejszego spotkania w ramach wirtualnej Nocy Muzeów. Zapraszam na zwiedzanie stadionu łódzkiego Widzewa. Moi drodzy, a teraz znajdujemy się pod bramą numer 6 Widzewskiego Stadionu. To jest wejście, którym zawsze wchodzą wycieczki przejeżdżające na nasz obiekt, a jest ich bardzo dużo. W przeciągu roku to jest kilka tysięcy osób, które tutaj się przewija. Osób, które przyjeżdżają nie tylko z Łodzi, z całego województwa, często z całej Polski, ale także z zagranicy. To tutaj rozpoczyna się zwiedzanie Widzewskiej Świątyni. Moi drodzy, zazwyczaj wycieczkę po stadionie rozpoczynamy od zwiedzania szatni. Szatnia Widzewa, no i to mówię właściwie wszystkim zwiedzającym, w trakcie sezonu nie jest dostępna dla zwiedzających. Wstęp do szatni mają tylko zawodnicy, sztab trenerski, fizjoterapeuci, pracownicy klubu. To są obostrzenia normalne w każdym klubie piłkarskim. Jesteśmy w miejscu tuż obok szatni, tu jest ich szatnia, natomiast za nami ścianka do wywiadów. To jest miejsce, gdzie po meczach ligowych odbywają się spotkania dziennikarzy z piłkarzami. To tutaj przeprowadza się wywiady, nazywa się to fachowo Mixed Zone. A my przechodzimy dalej, za chwilę zobaczycie szatnię sędziów, delegata i szatnię zespołu gości. Praktycznie jest to lustrzane odbicie widzewskiej szatni. Zapraszam. Jesteśmy w szatni delegata meczowego, czyli przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ocenia sędziów, organizację spotkania. Jest tak naprawdę nieodłączną częścią każdego meczu ligowego rozgrywanego w naszym kraju na centralnych poziomach ligowych. Ma on tutaj wszystko do dyspozycji, stoliki, stolik na poczęstunek, catering. W to wszystko delegaci są wyposażani już przed meczami. Oni przyjeżdżają na 2 godziny przed rozpoczęciem każdego spotkania. Mają także do dyspozycji pełny węzeł sanitarny, czyli łazienkę, toalety i tak dalej. Podobnie zresztą wygląda szatnia sędziowska, różni się tym, że jest większa. A my znajdujemy się w tej chwili w korytarzu pomiędzy szatniami gospodarzy i gości. Po mojej prawej stronie szatnia zespołu Widzewa, po lewej szatnia zespołu gości. Do niej za chwilę zajrzymy, zobaczycie jak ona wygląda, na ile jest funkcjonalna i jaka jest naprawdę duża. Natomiast ten korytarz jest wyjątkowy. To tutaj spotykają się obie drużyny przed meczem. Sędziowie stoją przed tymi drzwiami, one są otwarte, za nami trybuna C z wielkim napisem Widzew. Oni wychodząc na boisko, już wtedy słyszą ten stadion, jak huczy, jak dudni, jak jest głośny. Stadion pełny.
warto chyba to podkreślić, choć pewnie już wszyscy wiedzą, że Stadion Widzewa pełny jest praktycznie zawsze. Średnio 17 tysięcy kibiców ogląda nasze mecze, mimo że jest to tylko na razie jeszcze drugoligowy poziom. My jesteśmy liderami tych rozgrywek. Natomiast sprzedanych karnetów, no to wszyscy chyba wiedzą, rekord Polski po raz już nie wiem który, tym razem prawie 16,5 tysiąca. Żaden klub w naszym kraju nie może poszczycić się takim wynikiem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kibice tak chętnie tutaj przychodzą? Dlaczego możemy śmiało powiedzieć, że serce Łodzi bije właśnie tu? O tym za chwilę. Jesteśmy w szatni zespołu gości. To tutaj opowiadam o tym, jak powstawał Stadion Widzewa wszystkim zwiedzającym. Siadają wtedy na miejscach dla piłkarzy. Widzimy szafki. One tutaj są w kolorystyce zielonej, białej, szarej. Szatnia, jak widzicie, naprawdę duża. Z boku węzeł sanitarny, prysznice, toalety, wszystko, co piłkarzom jest potrzebne. Za tamtymi drzwiami znajduje się kolejne zaplecze, między innymi jacuzzi, sauny. Tak naprawdę zawodnicy na stadionie Widzewa mają wszystko, co jest im potrzeba, by przejść pełną odnowę biologiczną po spotkaniu. Wcześniej takich warunków nigdy nie było. Dziś jest to normą. Naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo wygodne dla piłkarzy wyposażenie. Wszystko, co na miejscu się znajduje, służy do treningu, do odnowy biologicznej. Mamy wszak na stadionie także fitness klub, no i oczywiście siłownię, z której piłkarze także korzystają, więc za bardzo jeździć nigdzie nie muszą. Czym się różni ta szatnia od szatni Widzewa? Wielkością nie, to jest praktycznie lustrzane odbicie, trochę wyposażeniem. W szatni Widzewa znajdują się różne dodatkowe urządzenia, piłkarze ją troszeczkę zagospodarowali po swojemu. Przede wszystkim cała ściana jest obklejona komunikatami pomiędzy trenerem, zawodnikami itd., itd. Lodówki na napoje, lodówki na lód, masa takich potrzebnych rzeczy, ale przede wszystkim jeśli chodzi o umeblowanie, jest no nie identyczne, bo różni się zasadniczo kolorystycznie. W szatni Widzewa wszystkie te meble są w kolorach czerwono-biało-czerwonych. Dlaczego? Chyba tłumaczyć tego specjalnie nikomu nie muszę. To barwy łódzkiej drużyny. Poza tym na szafkach w szatni Widzewa każdy ten boks ma swojego gospodarza. Tutaj przyjeżdżają goście, siadają według własnego uznania, ewentualnie według wytycznych trenera. Natomiast u nas każdy piłkarz ma tabliczkę z imieniem, nazwiskiem i swoim numerem. Przed meczami wiszą tam koszulki, myślę, że to także będziemy mogli Wam pokazać. Natomiast każdy piłkarz gospodaruje sobie w swoim boksie. Na przykład, o ile dobrze pamiętam, w szatni Widzewa po tamtej stronie, na samym rogu siedzi kapitan drużyny Marcin Robak. Każdy ma swoje miejsce, każdy o nie dba. Z lepszym bądź gorszym skutkiem. Generalnie twórczy bałagan czasami się zdarza, ale są regulaminy, które to wszystko porządkują. Moi drodzy, będąc w tym miejscu, warto powiedzieć teraz o samym stadionie. Stadion mieści ponad 18 tysięcy miejsc, w całości jest zadaszony, myślę oczywiście o trybunach, bo zadaszony jedyny stadion w Polsce to jest Stadion Narodowy w Warszawie. Powstawał wyjątkowo krótko, bo praktycznie od rozpoczęcia budowy do oddania do użytku minęły niecałe 2 lata. To rzeczywiście bardzo szybko. Budowała go firma Mosty Łódź. Stadion powstał w miejscu starego obiektu Widzewa, który także przechodził różne koleje losu, modernizacje. Był kiedyś też dużym stadionem. Na początku lat 80. po kolejnej modernizacji mieścił 25 tysięcy widzów. Trudno to sobie wyobrazić, ale wtedy były ławki. Ja wiem, że dla młodych kibiców to może być zaskakujące. Nie było krzesełek, były ławki. Stadion z czasem się starzał. Na mecze w Lidze Mistrzów zostały na nim zainstalowane krzesełka. Wtedy jego pojemność zmalała.
Kiedy żegnaliśmy się ze starym obiektem w 2014 roku, rozgrywaliśmy tutaj wtedy ostatnie ligowe spotkanie. Naszym rywalem był GKS Katowice. Na tym meczu komplet widzów oznaczał zaledwie 7,5 tysiąca. Takie były warunki techniczne. Ten obiekt stoi w miejscu starego, legendarnego, o którym jeszcze będzie okazja powiedzieć, kiedy udamy się w kierunku Murawy. Jeśli chodzi o koszt budowy samego stadionu, stadion jest obiektem miejskim, został zbudowany z pieniędzy miejskich. Wydaje się, że to na pewno nie była duża suma, dlatego że sam obiekt kosztował 118 milionów, plus infrastruktura wokół, między innymi parkingi, cena więc pełna to 139 milionów złotych. Porównując z obiektami w innych miastach w Polsce, chociażby stadionami na przykład Górnika Zabrze, Jagiellonii, Białystok, które kosztowały grubo powyżej 200 milionów, około 300, no wydaje się, że nie jest to jakaś wyjątkowo wysoka suma. A my za chwilę wyjdziemy do samego serca Łodzi, najważniejszego miejsca na tym obiekcie, czyli na Murawę. Jesteśmy już wewnątrz stadionu Widzewa, za nami Murawa, najważniejsza rzecz dla piłkarzy. Murawa, co ciekawe, która od początku oddania obiektu do użytku, czyli od marca 2017 roku, nie była jeszcze wymieniana. To w Polsce wcale nie jest rzecz oczywista, na wielu stadionach trzeba ją co sezon praktycznie zmieniać. Tutaj jest bardzo pielęgnowana, w tej chwili właśnie widzicie też, że trwają takie prace, jako że liga ma wrócić, bardzo na to liczymy już z początkiem czerwca i ponownie piłkarze na tym zielonym trawniku się pojawią. Za nami największa trybuna na stadionie, trybuna C, trybuna z napisem Widzew. Co ciekawe, napis został zaprojektowany przez jednego z kibiców naszego klubu, który wygrał konkurs ogłoszony przez Mosty Łódź. Ta trybuna jest największa, mieści 6700 miejsc. Przede mną trybuna A, druga co do wielkości. Ona mieści ponad 4000 miejsc. To jest trybuna najbardziej reprezentacyjna. Wewnątrz niej znajdują się te pomieszczenia, w których części z nich byli. Ale w sumie wewnątrz trybuny A znajduje się, w co trudno może uwierzyć, ponad 400 różnych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Także wewnątrz tej trybuny to oczywiście te miejsca VIP-owskie, miejsca najdroższe, najbardziej prestiżowe, ale także prawie 30 skyboxów, czyli lóż biznesowych, także lóż dziennikarskich, miejsca dla mediów. W przypadku stadionu Widzewa, no mogę śmiało powiedzieć, tych lóż trochę brakuje, dlatego że wszystkie skyboxy biznesowe są wyprzedane. Tak jak wszystkie miejsca na tym stadionie. Dziś oglądacie puste trybuny. Ten stadion wygląda zupełnie inaczej, kiedy jest pełny, kiedy żyje, kiedy jest nieprawdopodobnie głośny. A głośny jest w dużej mierze za sprawą zasiadających kibiców na trybunie D, czyli słynnej trybunie pod zegarem. Ona mieści niespełna 4000 miejsc, ale tutaj liczy się jakość. Jakość tego dopingu to jest coś fantastycznego. Kto tego nie przeżył, nie doświadczył, nie zobaczył, zachęcam, by jak najszybciej to poprawił i uzupełnił. Dlaczego trybuna pod zegarem? Dlatego, że na starym stadionie Widzewa, na koronie trybuny D znajdował się właśnie zegar. On kilka razy się zmieniał, to były różne zegary. Zegara już na stadionie nie ma. Jego funkcję pełnią dwa telebimy, które znajdują się w narożnikach stadionu. Natomiast tradycja, jak mówiłem wcześniej, dla kibiców to rzecz święta. Dlatego trybuna
pod zegarem. Tak jak trybuna za nami, nazywana jest do dziś trybuną pod masztami, bo na starym stadionie znajdowały się tam maszty z flagami. Trybuna A przede mną kryta, no tylko że kryte są wszystkie na tym stadionie, ale na starym stadionie Widzewa kryta była właśnie tylko trybuna A, tak zwana VIP-owska. No i trybuna B, niciarka. No dlaczego? No dlatego, że za nią znajduje się stacja Łódź Niciarniana i nic się nie zmieniło od dawnych czasów, tyle że stacja się troszeczkę przesunęła w stosunku do starego stadionu, teraz jest trochę inaczej, kiedy mamy nowy obiekt. Jak mówiłem, stadion jest zadaszony, świetnie oświetlony. To oświetlenie pozwala realizować transmisję w najwyższej rozdzielczości, z czego skrupulatnie korzystamy, oczywiście nasza widzewska telewizja. Dach też nietypowy, w części wykonany z metalu, w części z włókna węglowego, z poliwęglanów. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu promienie słoneczne mogą przez cały dzień oświetlać murawę. No właśnie, a ma to niebagatelne znaczenie, bo dzięki temu ta murawa tyle przetrwała, tyle meczów już się na niej odbyło. Mówię o tym nie bez przypadku, dlatego że gra tutaj oczywiście Widzew, my jesteśmy gospodarzem tego obiektu. Natomiast odbywały się także tutaj inne imprezy. Czasami występowali rugbyści, ale chyba najważniejszą imprezą była impreza piłkarska. Zeszłoroczne młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Wielka impreza, mnóstwo meczów odbywało się na stadionu Widzewa, w sumie 11 spotkań, łącznie z meczem otwarcia i z meczem finałowym. To także element historii tego obiektu, który, jako że mamy rok 2020, liczy dopiero nieco ponad 3 lata. W tej chwili znajdujemy się w jednej z lóż, jednej z największych. Jest to loża prezydencka. Ona jest na drugim piętrze stadionu Widzewa. Za nami i wokół zdjęcia, historyczne zdjęcia wielkich drużyn, wielkich piłkarzy. Dlaczego ten stadion tak się wypełnia? Dlaczego mimo tego, że klub aktualnie się odbudowuje od 2015 roku, jesteśmy w drugiej lidze, kilkanaście tysięcy ludzi jest na każdym meczu, a dostanie biletu graniczy z cudem? Ano dlatego, że reprezentuje wielką historię, także historię polskiej piłki. Wspaniali zawodnicy, prawie 50 reprezentantów Polski przywdziewało stroje łódzkiego Widzewa. Jeśli ktoś pamięta Mistrzostwa Świata w Hiszpanii z 1982 roku, były tam mecze, gdzie połowa drużyny reprezentacyjnej to byli widzewiacy. Często 5-6 piłkarzy, to była reguła. Pamiętamy Józefa Młynarczyka, Władysława Żmudę, Romana Wójcickiego, Zbigniewa Bońka, Włodzimierza Smolarka. Można tak wymieniać w nieskończoność. Wielkie nazwiska, wielkie gwiazdy polskiej piłki. To jest właśnie siła Widzewa. O tym przekonywali się najlepsi w Europie, kiedy w latach 70., 80. Widzew wygrywał z takimi firmami jak Manchester City, Manchester United, Liverpool. Widzew grał, w co trudno w tej chwili dzieciakom uwierzyć, trochę to brzmi jak bajka o dinozaurach, w półfinale dzisiejszej Ligi Mistrzów. Tak, moi drodzy, to nie jest żadna pomyłka. Nazywały się wtedy te rozgrywki Pucharem Europy Mistrzów Krajowych i widzewiacy doszli aż do półfinału, w ćwierćfinale, eliminując wielki FC Liverpool w półfinale. Lepsi okazali się Włosi z Juventusu Turyn, wygrywając u siebie 2-0, remisując w Łodzi 2-2 i to oni później zagrali w wielkim finale. To tylko część wspaniałej widzewskiej historii. Dodam tylko jako taką ciekawostkę, że na 4 angielskie kluby, z którymi rywalizował Widzew Łódź, 3 zostawił w pokonanym polu. Uległ tylko Ipswich Town, drużynie, która nie gra w tej chwili nawet w najwyższej angielskiej lidze, ale wtedy była europejską potęgą, wygrywając m.in. Puchar UEFA, czyli dzisiejszą Ligę Europy. Moi drodzy, teraz znajdujemy się na trzecim piętrze stadionu Widzewa. Wyjątkowe pomieszczenie z panoramą, co za chwilę pokażemy, całego stadionu. Świetne miejsce, stąd często zaproszeni goście oglądają mecze. Było ono projektowane jako Muzeum Klubu. Muzeum Widzewa będzie, bo mamy wszak 110-lecie. Wielu projektów ze względu na epidemię jeszcze nie udało nam się zrealizować, ale ten idzie do przodu, tyle że muzeum będzie na parterze. Wejście do niego będzie prowadzić z Alei Piłsudskiego. To tam znajdą swój dom fantastyczne widzewskie pamiątki. Puchary za Mistrzostwa Polski, puchary za grę w europejskich pucharach. Jest tego wszystkiego rzeczywiście dużo, bo Widzew w swojej historii, w swojej tradycji
tych trofeów naprawdę dorobił się sporo. Dziadkowie żyli starymi meczami z Liverpoolem, Manchesterem, Eindhoven i tak dalej, można by wymieniać. Ojcowie meczami w Lidze Mistrzów, kiedy Widzew rywalizował jak równy z równym z Borussią Dortmund, Atletico Madryt czy Steaua Bukareszt. A dzisiejsi kibice, ich synowie albo także ci najmłodsi zasiadają na wszystkich trybunach tego stadionu, także na trybunie rodzinnej. Ona się wypełnia najszybciej w ogóle. Jest to coś fantastycznego, bo to oznacza, że ten klub ma przed sobą ogromną przyszłość. Liczba tych młodych ludzi, dzieci, całych rodzin świadczy o tym, jaka panuje tutaj atmosfera. Atmosfera rodzinna, bo klub Widzew to klub rodzinny, klub o robotniczych, świetnych korzeniach, a dziś skupiający wokół siebie fanów z całej Polski. Bo taka jest prawda, to nie tylko kibice z Łodzi, to nie tylko kibice z województwa, ale także ci, którzy przejeżdżają czasami setki kilometrów, by być na meczu swojej ukochanej drużyny. Moi drodzy, na stadionie oczywiście mieszczą się także biura Widzewa. Tutaj jest nasza siedziba. My aktualnie znajdujemy się w gabinecie prezesa klubu. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje dotyczące dalszych losów Widzewa, kierunków rozwoju i oczywiście pierwszej drużyny, ale także generalnie całej piłki nożnej, jaka jest w łódzkim Widzewie. To jest ten gabinet. Na pozór skromny, bardzo surowy można powiedzieć, no ale dobra, ja nie będę oceniał w tej chwili kwestii architektonicznych ani wystroju wnętrza. Rzadko kto ma okazję tutaj być, więc myślę, że to dla Was także atrakcja podczas tej wirtualnej wycieczki. Tak prezentuje się gabinet prezesa Widzewa Łódź. Moi drodzy, a my znajdujemy się w tej chwili przy wejściu do siedziby klubu, do biur Widzewa. To jest taki przedsionek, w którym także odbywamy rozmowy, zapraszamy gości. Można tutaj spokojnie czasami porozmawiać. I to jest tak naprawdę ostatni etap naszej dzisiejszej wirtualnej wycieczki po stadionie łódzkiego Widzewa. Ja Wam serdecznie dziękuję za razem spędzony czas. Szkoda, że tylko za pośrednictwem kamery. Zapraszam Was serdecznie na nasz stadion, na stadion Widzewa Łódź, by zobaczyć, jak bije serce Łodzi, kiedy odbywają się mecze, kiedy ten stadion żyje, kiedy tutaj żywiołowo dopinguje 18 tysięcy ludzi. To są niezapomniane chwile. Zapraszam Was na stadion, zapraszam Was także wtedy, kiedy nasze życie wróci do normalności, byście mogli zwiedzić ze mną stadion Widzewa także na żywo. Poznać jego tajemnice, poznać jego takie miejsca, no, których na co dzień kibice zobaczyć nie mogą. Za dziś dziękuję. Noc muzeów wirtualna w widzewskim wydaniu. To wszystko. Do zobaczenia. Marcin Tarociński, Widzew Łódź.